Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na dłuższe posiedzenie z obcym. Pierwszą częścią cały film sobie obejrzymy wspólnie i postaram się Wam w różnych miejscach opowiedzieć, dlaczego są dobrze lub też mniej dobrze zrealizowane. Coś podobnego jak robiłem swego czasu z Jokerem. Nastawcie się na dłuższe posiedzenie, dlatego zapaszcie sobie herbatkę, zróbcie kawkę, weźcie sobie coś dobrego do jedzenia i zapraszam was na pierwsze spotkanie z obcym. Od razu zwracam uwagę, podobnie jak poprzednio, pewnie będę musiał coś tutaj w montażu nadrabiać, żeby YouTube nie przyczepił się do praw autorskich. Nie będę w stanie ciągiem puszczać wam całych długich scen, mimo że bardzo bym chciał, no bo po prostu materiał zostałby zapewne ostatecznie zablokowany przez YouTube'a. Ale oczywiście będę tutaj kręcił, mieszał i robił różne rzeczy, żeby całość była jak najbardziej dla Was zrozumiała. Lecimy z obcym. Pierwsza część obcego. Jeszcze wtedy, gdy Ridley Scott potrafił robić filmy. <grymny> Ta czołówka ma w sobie coś takiego hipnotyzującego. Ona nie jest jakaś wybitna ani jeśli chodzi o kompozycję, ani wizualnie, ale to powolne pojawianie się tego, tej planszy tytułowej ma w sobie coś właśnie takiego hipnotyzującego, nie? Odpowiednio nas nastraja do całej produkcji. W ogóle cała dynamika tego filmu bardzo mocno się zmienia, gdy obserwujemy kolejne sceny, kolejne sekwencje. Zwróćcie uwagę, że cały ten początek, jeszcze to wam zaraz pokażę, jest niezwykle wolno cięty. To tempo jest takie wręcz kubrykowski. Jak z Barry Lyndon. O, teraz mamy ustanowienie akcji. Od razu przechodzimy do zaprezentowania przestrzeni, w której będzie się rozgrywał film. I właśnie zwróćcie uwagę na to, jak rzadko te ujęcia są cięte, jakie one są spokojne, wyczekane, jak dają nam czas, żebyśmy poznali ten, to miejsce akcji. I pomyślcie, że jest to zrobione przez Ridleya Scotta. Obecnie tego rodzaju sekwencja byłaby, wiecie, kilka sekund jednego ujęcia, cięcie, cięcie, od razu przechodzimy do rzeczy. Mm, już dawno tak blockbusterów się nie realizuje, tak się nie realizuje dużych produkcji, żeby aż tak widz, widzicie ten szwęg, jaki jest wyczekany, powolny, ta panorama tutaj w ogóle nie mamy dynamiki praktycznie. Ale zwróćcie też uwagę, że to wolne tempo świetnie buduje właśnie klimacik takiego opuszczenia, osamotnienia. Ten, ten statek wygląda właśnie, jakby był opuszczony, jakby tutaj nikt nie mieszkał, nikogo nie było. Same sprzęty techniczne, surowe otoczenie. I właśnie ten wolny ruch kamery i długie, wyczekane ujęcia. Od razu nam się tworzy taka atmosfera niepewności, że coś tutaj nie pasuje, coś jest nie na miejscu. Oczywiście obecnie odbieramy ten film również tak sentymentalnie. No w tym momencie w tego rodzaju produkcji, oczywiście, nie mielibyśmy takich ekranów CRT i tego rodzaju zaprezentowanej technologii, bo to jest film, który się pojawił. No to nawet nie były lata 80., to był 1000. 1979 rok. Więc tego typu technologie wtedy wydawały się wręcz futurystyczne. A teraz oczywiście yy, doświadczamy tego filmu z zupełnie innej perspektywy. To, co wtedy wydawało się nowoczesne, teraz traktujemy jako taką osobną, zupełnie ciekawostkę. Tak, stylistycznie ten film się zupełnie in inaczej odbiera dzisiaj, a inaczej się go odbierało te lata temu. Biel. Słuchajcie, biały kolor ma tutaj niezwykle. Istotne znaczenie. Jest wręcz oczyszczający. Biel kojarzy się z czymś właśnie czystym, ze spokojem, z czymś pozytywnym, nawet. I bardzo fajnie jest ta biel tutaj skontrastowana z późniejszymi wydarzeniami, które są pełne mroku, nakręcone w niskim kluczu. Wiecie, dużo się tam dzieje. Tutaj ta biel jest taka wręcz napawająca optymizmem, taka delikatna. Ona świetnie kontrastuje, świetnie jest to zestawione. Z tą brutalnością, która następuje dużo później. Zwróćcie też uwagę, że gdy poznajemy członków ekipy, również <laughs> cała, cały ten stół jest skryty w bieli. Zwróćcie też uwagę na ich ciuchy: one są również jasne, białe. Nawet jeśli wpadają w jakąś inną paletę barw, to również jest to raczej jasny odcień tej palety barw. Kolejny kolor, który bardzo często tutaj występuje, to jest kolor niebieski. Bardzo szybko do niego przeszliśmy, gdy ten bohater idzie do matki. Porozmawiać z systemem operacyjnym kierującym całą akcją, mamy właśnie wprowadzenie zupełnie innej estetyki. Z tej bieli, z tej czystości, z tego niemalże przeeksponowanego kadru przechodzimy do czegoś w zupełnie innej stylistyce. Mieliśmy ten niebieski, właśnie który kojarzy się z tymi korytarzami Nostromo, a teraz mamy kolejny kolor, który występuje w tym filmie, czyli żółty. To jest trzecia barwa. Mieliśmy biel. Oczyszczenie, niebieski kojarzący się z tymi bardziej mrocznymi załukami statku oraz żółty. Żółć również tutaj bardzo często występuje. Niebieski, biały i żółty. Na tej podstawie została zbudowana w większości cała paleta barw filmu. Widzicie? Przeszliśmy z żółtego i mamy niebieski, jasne, białe światło padające gdzieś od kontry, z zewnątrz i wbijające się we wszystko żółty. Te trzy barwy się cały czas mieszają. Popatrzcie się o. To było fajne. Cofnijmy. Popatrzcie się na kolory guzików na tym panelu sterowania. Mamy guziki niebieskie, guziki żółte, biel od kubka, i tutaj jest jakaś kartka, jakaś ulotka, cokolwiek, ale jest białe. No i jeszcze mamy guziki czerwone. Czerwień tutaj tak bardzo akurat nie dominuje, ale jakby popatrzcie się, że. Konsekwentnie ta paleta barw jest utrzymywana również w rekwizytach. Cały ten świat jest utrzymany w tych trzech kolorach, ok? Oczywiście mamy tutaj fajne ujęcia z zewnątrz, w których od razu zaznaczony jest kontekst wydarzeń, czyli mamy ten statek samotny gdzieś wędrujący w przestrzeni kosmicznej. Co również akcentuje tą samotność? Zwróćcie uwagę, że również dźwięk jest lekko zniekształcony, gdy mamy z zewnątrz ujęcia na statek i te komunikaty wydawane przez naszych bohaterów, wypowiadane do, do, do radia, to one są również takie zniekształcane, z oddali wręcz dobiegające. To również akcentuje właśnie tą samotność, to odseparowanie od jakiejkolwiek rzeczywistości. I popatrzcie na to ujęcie, jak oni są świetnie tutaj skadrowani. Z, z to jest kolejna rzecz, na razie zatrzymam, potem już nie będę aż tak bardzo skrupulatnie tego, 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 tego wam pokazywał na każdym możliwym kadrze. Ale to jest bardzo charakterystyczna kompozycja, również występująca często na przestrzeni tego filmu. Szeroki obiektyw, który. Wolbrzymia przestrzeń powoduje, że ten korytarz wydaje się większy niż zapewne faktycznie był, jak zbudowany na planie. Mamy pierwsze, pierwszy plan, na pierwszym miejscu te dziwne konstrukcje, rury, kable, kratki jakieś przez które pada światło, i w oddali zmierzających w naszym kierunku bohaterów troszkę lepiej naeksponowanych. Zwróćcie uwagę, że oni są lepiej oświetleni, co też oczywiście pomaga, pomaga kolor ciuchów, jakie mają, czyli biel się bardziej rzuca w oczy w kontekście tego mroku i czerni naokoło. Ale to również świetnie ukazuje raz, że przestrzeń tego statku nam bardzo fajnie w szerokim planie ukazuje, ale również pokazuje, jacy nasi bohaterowie są mali w kontekście tej maszynerii naokoło. Akcentuje ich samotność i to odseperowanie właśnie. Zwróćcie uwagę, że ta samotność jest budowana od samego początku, od pierwszych kadrów, nawet tak naprawdę od planszy tytułowej, gdy zwróciłem na nią uwagę, że ona jest taka hipnotyzująca, że ta czcionka, te fonty się pojawiają bardzo wolno. I, I wiecie, to jest takie odrealnione. Więc mamy od samego początku akcentowanie samotności, pokazywanie w wolnych kadrach opuszczonego statku. Potem mamy te dystansujące nas ujęcia z zewnątrz, y, czyli statek w kontekście przestrzeni kosmicznej. Teraz mamy naszych bohaterów, pokazanych w kontekście, znowuż, wnętrza tej mechanicznej bestii, również wydają się wręcz tacy stłamszeni, tacy nic nieznaczący w kontekście właśnie y, tych lokacji. Cały czas tutaj od samego początku już mamy budowany odpowiedni nastrój. Mimo, że tak naprawdę z punktu widzenia akcji aż tak dużo się na razie nie dzieje, mamy dopiero budowanie podstawy scenariusza, czyli gdzieś się wybudzili, gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Nie wiadomo jeszcze o co chodzi tak naprawdę, ale już ten klimat jest tutaj, zaczyna być budowany od samego początku, od pierwszego ujęcia. Popatrzcie się nawet na yy, opaskę, na czapkę tego gościa. Białe ciuchy, niebieska opaska. Niebieskie ciuchy tutaj Androida, biel naokoło. Wiem, że się powtarzam o tych kolorach, ale jak to jest precyzyjnie dobrane? Nie? Że nawet wiecie, no to nie jest na, te decyzje nie postępują na zasadzie, a ten aktor może mieć opaskę, dobra, wybierzcie coś tam, kupcie jakąś opaskę, założymy, żeby ją miał. Nie, tu musi, każda decyzja kolorystyczna musi być podjęta świadomie, żeby oczywiście wykreować interesującą atmosferę. Popatrzcie się nawet. A, cofniemy? Na tą nalepę, tą naklejkę, ten, tą wyszywkę, którą ma nasz bohater na ramieniu? Jakie mamy kolory? Żółty, niebieski, no i ten czerwony, który również pojawiał się na przyciskach. Nie są to kolory wzięte z zupełnie innej palety. Mamy dokładnie trzymane wszystko w tym systemie. Nawet na czymś takim, jak naszywka na ubraniach. Nie? Jakie, jakie. jakie jak, jak... Wiecie, jakie przykładanie się do najdrobniejszych detali. Ja myślę, że takiej naszywki, jakie ma kolory, to nikt świadomie nie zauważy. Poza mną, który teraz siedzi i wyszukuje dla was jakieś detale i smaczki. Ale nawet w takich rzeczach twórcy przykładają uwagę do tego. Znowu ujęcia niczym z produkcji Nolana obecnej, czyli statek, mały stateczek na tle gigantycznej planety. No nie muszę oczywiście mówić, jakie wtedy tego typu efekty. Specjalne efekty komputerowe robiły wrażenie w tamtych, w 79. coś takiego zobaczyć. Mega. Oczywiście ja tu powiedziałem efekty komputerowe, ale tu wiele rzeczy było wybudowanych. To wszystko było w kontekście. Wiecie, te, te konstrukcje były zrobione w miniaturach. Miniatury były stworzone tutaj, żeby to wszystko nakręcić. Podobnie jak Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny też były realizowane głównie z użyciem, te pierwsze oczywiście, głównie z użyciem miniatur. To jest takie piękne, że ten film się w ogóle nie śpieszy. Popatrzcie się, mamy jakieś ujęcie na monitory i ono sobie trwa. Ujęcie na przestrzeń kosmiczną, ono trwa. To jest takie. Nie, mam wrażenie, że przestaliśmy wiele rzeczy obecnie w kinie rozrywkowym doceniać i szanować. Tak, szanować kadry, szanować ujęcia, ich czas trwania, żeby one, one coś znaczyły. Obecnie się pędzi z kinem, ono jest takie, wiecie, szybkie, dynamiczne. Nie, oczywiście nie w każdej produkcji, ja mówię o kinie rozrywkowym, a Ridley Jaskota, mimo wszystko, kojarzymy z kinem rozrywkowym. Aż, aż zadziwiające, nie, że, że y, ktoś taki jak Ridley Scott, tworzący tego rodzaju produkcję, jak teraz, stworzył tego rodzaju film. To, to aż się w głowie nie mieści. Jak bardzo zmieniła się jego sty, stylistyka, nie. Niby zmierza z tymi obcymi kolejnymi jakiś Prometeusz, coś tam w tą samą stylówę powiedzmy, mamy tego obcego, mamy te y, konstrukcję, tą scenografię nawiązującą w swojej estetyce do tego, co było tutaj, ale czegoś brakuje tym filmom, nie? Takie, takiego duszy, takiego szacunku, właśnie tego wyczekania. Trzeba zwolnić, zastanowić się, jak coś pokazać, żeby to miało znaczenie. Tutaj praktycznie każda rzecz ma znaczenie. Sam proces podchodzenia do lądowania trwa kilkadziesiąt sekund. Obecnie tego typu sekwencja byłaby ograna w kilku ujęciach: lądujemy fajnie, wychodzą bohaterowie, lecimy dalej. Tutaj cały ten proces jest odpowiednio wydłużony, aby wzmocnić naszą ciekawość. Bardzo często w, w tym filmie również będą pojawiały się ujęcia, w których mamy umieszczone w kadrze światło, źródło światła, tutaj jest to akurat ta lampa, jest naprzeciwko kamery kontrowo skierowana w stronę obiektywu powoduje to po pierwsze, właśnie tu mamy takie flary jak widzicie, które się objawiają to światło jest rozmyte przez mgłę, przez dym napuszczony na, na planie zdjęciowym te smugi się tworzą przez to, że gdzieś tam mają, mają, ekipa ma dymiarkę i nadymiła po prostu, dzięki temu to powoduje, jeśli nadymimy w kadrze to powietrze ma taką fakturę Zaczyna być właśnie takie bardziej namacalne, gęste. I to powoduje właśnie, buduje te smugi, które padają od światła i tak dalej. Więc jeśli mamy taką gęstą atmosferę, to, 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 to światło się zdaje się odkładać na powietrzu, to właśnie jest użyta dymiarka. I bardzo często w obcym będziemy mieli sytuację, w której źródło światła jest obecne w obiektywie, gdzieś przed kamerą, i strzela, jest skierowane właśnie w naszym kierunku, mniej więcej. E daje to właśnie takie zaburzenie naszej wizji. Fajnie buduje klimacik. Tutaj często jest to stosowane. Widzicie jak tutaj jak dominuje tutaj ten niebieski, on zaczyna wręcz wyciekać ze wszystkich stron, ze wszystkich kierunków kadru. Popatrzcie się jak z dźwiękiem również twórcy grają. Mamy na zewnątrz ujęcie atak dźwięku. Cięcie i cisza. Na zewnątrz panuje chaos, burza. Wewnątrz cisza, ostoja spokoju, ale ta burza z zewnątrz, ta burza grasująca naokoło, ona jak wiemy w końcu wedrze się do środka, metaforycznie i dosadnie. Ale to też świetnie właśnie pokazuje tą samotność, to odseperowanie od zewnątrz, od świata naokoło. Przez cały czas mamy wrażenie jakby nasi bohaterowie byli zamknięci w puszce, w jakiejś konserwie. Widzicie? Znowu tego rodzaju kompozycja kadru. Szeroki obiektyw. Na pierwszym planie mamy jakieś tam elementy mechaniczne, rury i tak I nasi aktorzy na samym środku, yy, i również w środkowej części kompozycji, mamy jakieś źródło światła. Jak widzicie, wycelowane w obiektyw kamery bardzo często powtarzająca się konstrukcja, ta kompozycja ich otacza, zamyka w takiej ramce, powoduje również, że wydają się wiecie tacy przytłoczeni przez otoczenie. No oczywiście mamy niebieski kolor i szalejącą wichurę. Ponownie ten kontrast dźwięku. Jak to jest wszystko świetnie przemyślane. Patrzcie. Burza. Cisza. Burza. Cisza. Jak niczym pulsowanie cały czas w tym filmie jesteśmy atakowani właśnie takimi kontrastami. Bo zwróćcie uwagę, że gdybyśmy mieli burzę i tutaj na tym ujęciu na przykład dynamiczną muzykę, jakiś utwór, no to, to by było częste teraz. Mi się wydaje, że gdyby dzisiaj zrealizowano taką scenę w zwykłym blockbusterze, to oczywiście mielibyśmy tutaj właśnie tła tu jakiejś dynamicznej muzyki, coś, coś tam by się działo, wiecie, żeby jeszcze bardziej ton, teoretycznie ten klimat Wzmocnić, nie? że pompatyczna muzyka, nasi bohaterowie wychodzą, tu szaleje, bu szaleje burza, dzieje się, szybkie cięcia. Łatwo sobie to wyobrazić, prawda? A tutaj nie, zwróćcie uwagę, że tu nie ma w ogóle żadnej ścieżki dźwiękowej, ścieżki muzycznej, przepraszam, i to właśnie powoduje to skontrastowanie tej szalejącej burzy z tą ciszą, genialną atmosferę. Nic nie słychać, tutaj nic nie ma. Nawet jak spojrzę na waveformę, czyli na wykres dźwięku teraz w programie montażowym, tutaj praktycznie jest pusto, tu praktycznie nic nie ma. Tam, jakaś tam cichutka atmosfera nagrana tylko w danej lokacji. Hmm? Jakiego koloru jest kubek? Oczywiście biały. <grytanie> A jakiego koloru są buty? Białe. <grytanie> Dobra, przestaję, spoko. Główny bohater filmu. Zwróćcie uwagę, że dopiero teraz. Pojawił się jakikolwiek utwór muzyczny, jakakolwiek delikatna wzmianka. Posłuchajcie. Jako drobny smaczek, akcent muzyczny że okej, okay, przechodzimy do rzeczy, zaczyna się dziać. Żadna pompatyczna muzyka żaden, wiecie, Hans Zimmer, delikatny odgłos w tle. Ale przez to, że do tej pory w ogóle nie było tu żadnego utworu muzycznego, żadnej ścieżki dźwiękowej tego typu, to, to wiecie, to, to działa. Ta oszczędność w środkach wyrazu powoduje, że każdy najdrobniejszy akcent na coś zaczynamy zauważać. Gdyby to była kofania dźwięków, to coś takiego nawet byśmy nie poczuli, że gdzieś tam jakiś cichutki dźwięk się rozległ. Ale przez to, że to jest takie wyczekane, z szacunkiem, właśnie, Twórcy do tego podchodzą, do każdego artystycznego narzędzia, to to po prostu działa. Zwróćcie uwagę znowu: szeroki kadr, szeroki obiektyw, źródło światła naprzeciwko i aktorzy zmierzający w naszym kierunku, otoczeni przez, e, przez scenografię. Cały czas ta sama wizualna strategia. Fajnie to też działa w kontekście akcentowania, właśnie, scenografii. Kontrowe światło powoduje, że odkłada się na różnych, wiecie, na fakturze i bardziej akcentuje fakturę przedmiotów. Gdybym na przykład tutaj widzicie, ja mam piankę wyciszającą, gdybym teraz ona jest oświetlona naprzeciwko, bo mam tutaj światło dokładnie na, na siebie, żeby się oświetlić bez żadnych cudów, ale gdybym światło użył kontrowo z tamtej strony, to te wszystkie wystające trójkąciki Byłyby fajnie zaakcentowane światło cieniem, by się zrobił taki bardzo charakterystyczny klimacik tutaj. I tą strategię właśnie stosują twórcy tutaj w praktycznie wszystkich scenach, jeśli chodzi o akcentowanie scenografii, akcentowanie tych korytarzy, tych sprzętów. Kontrowe świecenie, które zaznacza fakturę każdego przedmiotu. Tutaj jeszcze to nie jest aż tak bardzo nasilone, ale elementem, który jest kluczowo związany z obcym, ze straszeniem, z budowaniem atmosfery jest ciecz pod woda. E, już tutaj zwróćcie uwagę, że te wszystkie elementy naokoło, te metalowe części, ściany, one są jakby, jakby się pociły, jakby są z, z, naznaczone skroploną, skroploną wodą, cieczą. Ta ciecz zaczyna się też odkładać na hełmach, na kaskach em, naszych bohaterów, widać odkładającą się parę z ich oddechów. Ciecz będzie tutaj bardzo ważnym elementem. Ja jeszcze na nią wam zwrócę uwagę w czasie trwania tego filmu, ale jest to jeden z elementów, który taki scenograficzny, który jest tutaj stosowany w kontekście budowania atmosfery. Ta lepkość, duszność. Widzicie? Coraz więcej kropel, mocne krople lecące od góry że jakby byli polewani tą wodą aktorzy, no i pewnie są tak naprawdę. Za kulisowo jestem przekonany, że tam za nimi stoi jakiś gość i leje po prostu z psikawki wodą, żeby ona kapała w kadrze, na wąskim kadrze i to... Co pewnie tak wygląda właśnie. Ale ta woda jest tam obecna coraz mocniej, coraz bardziej. Ostatecznie wedrze się na teren Nostromo, który będzie tam podziurawiony, przeciekający. Bardzo mocno będzie zaakcentowana. Zwróćcie też uwagę, że na Skórze naszych bohaterów, o nawet nasz android zaczął się wycierać z tej wody, zaczyna się właśnie pojawiać. Do tej pory, aktorzy nie pocili się. Nie było żadnego potu na ich, na ich skórze. Byli skryci w bieli, skąpani w bieli w naeksponowanych jasno lokacjach. Nie było w ogóle tego elementu. A teraz, im robi się bardziej, wiecie, dochodzi do jakiegoś punktu kulminacyjnego, yy, rozkręca się akcja, to właśnie ten pot na ciele również zaczyna się pojawiać. Piękna sprawa. Uwielbiam tę sekwencję. Yy, świetnie jest zmontowana. Właśnie Ma ponownie mamy uderzenie kontrastu, tylko tym razem nie w dźwięku, a w montażu. Zobaczcie się, jak tutaj zostało świetnie poprowadzone następującymi po sobie detalami, które potem przechodzą w plan totalny i oczywiście w całkowitą ciszę. Obejrzyjcie sobie tę sekwencję jeszcze raz. I cisza, i plan totalny, i przestrzeń, i samotność, opuszczenie. Świetnie ukazana sekwencja, bardzo ważna oczywiście dla przebiegu całego filmu, ale to idealnie właśnie podsumowuje to, jak ten film jest budowany, jak świadomie jest konstruowany. Kontrast w dźwięku, kontrast w montażu, samotność, opuszczenie bardzo dobra rzecz. I to wyczekanie. Patrzcie, ile trwa ten kadr ciągnie się i ciągnie się i ciągnie się I jeszcze i jeszcze Zaraz wam powiem ile on trwa. 34 15 sekund. Około 15 sekund, czegoś takiego. Ale po tak intensywnym wydarzeniu jak to to zostawia nas właśnie z tą niewia niewiadomą, niepewnością, samotnością. zwróćcie uwagę, że cała ta scena paradoksalnie jest realizowana w wysokim kluczu. Jasno naeksponowana, powraca ta biel. Biel jest pewnego rodzaju przerwą, yy, traktowana również jako pewnego rodzaju oddech, przerwa, uspokojenie akcji. Oczywiście mamy tutaj istotną yy, istotną fabularnie sytuację, w której odkrywamy nowy gatunek, yy, dzieje się coś ważnego, ale po tej całej akcji i tym napięciu mamy moment oddechu, moment przerwy. zwróćcie też uwagę, że ta cała ta lokacja jest właśnie yy, skryta w bieli. Ale nie będzie tak zawsze. W tym momencie już zaczyna nam się lekki półmrok wkradać. Zobaczcie, że nasi bohaterowie są mniej naeksponowani, mniej oświetleni. Ta biel zaczyna być zaburzona, wkrada się kolor niebieski, wyświetla się ekran, robią rentgen, ale ta, ten, ten niebieski, który się kojarzy właśnie z czymś niebezpiecznym w tym filmie, zaczyna się pojawiać. Czyli. Powoli, z tej bieli, z tej czystości, z tego odpoczynku, znowu wracamy do em, niebezpiecznych sytuacji. Wkrada się niebieski, wkrada się niższa ekspozycja, wkrada się również żółty. Widzicie, już zupełnie inaczej jest budowany klimat w tej samej lokacji. Oczywiście sposobem świecenia. Wcześniej nadal wszystko jest pomalowane na biało, ale przez to, że jest zupełnie inaczej rozstawione oświetlenie, no to otrzymujemy zupełnie inny klimat. To samo miejsce, a jak Wzięte zupełnie z innego filmu. Zwróćcie też uwagę, że wróciły powolne, spokojne ruchy kamery, delikatne najazdy, wyczekane. To, to, to ujęcie znowu tak naprawdę odcięcia cięcia do cięcia, gdyby je policzyć, to spokojnie wyjdzie nam 15-20 sekund, jak nie więcej. Zwróćcie uwagę, że ponownie. To, co jest tutaj robione, to mamy budowany klimat, nim rozpocznie się akcja. Ten film cały czas nas wyprzedza ze swoim sposobem przedstawiania historii. Tak jak na początku, to co na początku wam zwracałem uwagę, że ten film zaczyna budować atmosferę od pierwszej planszy, od planszy tytułowej praktycznie. Mimo, że my jeszcze nawet nie wiemy, o czym do końca będzie ten film, czym, czym tak naprawdę, jak zostanie poprowadzona historia, to ta atmosfera jest budowana już wcześniej. I tu jest dokładnie, dzieje się to samo. Mamy jakby chwilę przerwy oddechu. Od dynamicznej akcji, ale te, ta, ten podkład, ten, ten, ta, ta podstawa budowania całej atmosfery jest już tworzona, stopniowo się pojawia. Ja specjalnie tutaj zatrzymałem ujęcie, żebyście zobaczyli coś takiego. Ok, mamy pierwszy straszak. Bardzo często w obcym, ja to zwrócę Wam na to uwagę później, straszenie jest budowane jest często. Niekoniecznie jump skerem, ale umieszczeniem, wprowadzeniem czegoś w kadr. Zwróćcie uwagę, jak to tutaj zostało ograne. Ok? Mamy nagle jakiś kształt wchodzący w kadr i reakcję bohatera, który podskakuje. Nie ma żadnego dźwięku nagłego. Nic się tutaj tak, tak naprawdę dźwiękowo nie dzieje, ale i tak. Oglądając to normalnie, no teraz ja wam cały czas nawijam i wszystko tnę, więc oczywiście nie macie tego wrażenia e, siłą rzeczy, ale gdy to oglądamy, ten spokojny najazd, to ujęcie, które trwa 20 sekund praktycznie, i nagle nam coś wchodzi w kadr, jeszcze aktor mamy ten odruch e, przestraszenia się, to to jest świetny jumpsker, ale zbudowany na zupełnie innych zasadach. Nie atakuje nas gwałtowny dźwięk, ale atakuje nas gwałtowna rzecz pojawiająca się w kadrze. Świetna sprawa, ja o tym Wam opowiadałem już, już dość sporo w materiale o horrorach, o najlepszych horrorach ostatnich lat, który się pojawił na kanale. Tam również zwracałem uwagę właśnie na tego rodzaju straszaki, które nie są jumpskerami, ale zostały zbudowane w zupełnie inny sposób. I tutaj jest to właśnie zastosowane. Okej, okay, znowu mamy taką sytuację która swoją drogą idealnie by do, pasowała do wytykania błędów, z co jest nie tak. Mamy ekipę, która szuka Facehagera. On gdzieś tam zaginął i zaczyna biegać. Zwróćcie uwagę, że cały czas wszystko jest skryte w lekkim mroku. Aż się prosi o to, żeby znowu zapalić światła, żeby było jasno i żeby dało się znaleźć to, czego szukają. To jest normalne. Jak gdzieś nam coś zginie, no to zapalamy światła, żeby to znaleźć. Wiemy, że tutaj można zapalić te światła, bo wcześniej lokacja była skryta w całkowitej bieli. Ale mimo wszystko to nie następuje. Jest to oczywiście podyktowane tym, że twórcy woleli zbudować odpowiedni klimat kosztem pewnej zachowania pewnej logiki. Ok. O tym właśnie mówiłem, jeśli chodzi o konstruowanie straszaków w filmie. Popatrzcie się jeszcze raz. Mamy ujęcie na replay i coś pojawia się za nią. Czyli ponownie nie mamy tu jumpskera dźwiękowego, ale wizualny. Jeśli już pojawia się jakiś jumpscare, to jest on stricte reakcją naturalną postaci z filmu. Tak, Jeśli nagle coś na nas skoczy, przestraszymy się, no to zaczynamy krzyczeć. Więc automatycznie jakby, powiedzmy, że jest tu wprowadzony ten jumpscare, ale jest on bardzo naturalny, prawdziwy. Bardzo fajnie zorganizowana przerwa w akcji. Znowu wracamy do naszego stołu. Mamy sytuację bardzo podobną do tego, co było na początku, czyli cała ekipa zgromadzona w głównej sali. Wszystko ładnie naeksponowane. Wraca, zwróćcie uwagę, że wracają również ciuchy, które, nasze, które, które nasi bohaterowie mieli na początku. Jasne, pasujące właśnie do palety barw całej, całej, całej lokacji. Jest to tak naprawdę ostatnie, um, ostatni bezpieczny przyczółek przed tym, jak e, rozpęta się tutaj piekło na pokładzie Nostromo, e, ale ponownie akcentuje to, właśnie jak odpowiednio. Poprowadzona jest dynamika i tempo całej opowieści. Mamy to, mieliśmy to wprowadzenie, które odpowiednio zbudowało atmosferę, potem mieliśmy jasną, nazwijmy to przerwę, takie oczyszczenie, potem przeszliśmy znowu do y, sytuacji napiętej, gdy nasi bohaterowie lądują i dzieje się ta cała akcja z, z facehagerem, z wyskoczeniem z jaja. Znowu mamy chwilę przerwy. Jasno na spowolnienie. Potem powrót mroku, gdy nasi bohaterowie szukają facehagera, który zniknął, gdy wydarzyło się coś dziwnego. Teraz znowu mamy chwilę relaksu. Teoretycznie wydarzyło się coś pozytywnego. Nasz bohater wrócił do żywych, dobrze się czuje, zajada, apetyt mu dopisuje. Oczywiście wszyscy wiemy, jak się to skończy, ale jakby jest to kolejny moment takiego relaksu, odpoczynku. Zwróćcie uwagę, jak, to, jak ten klimat balansuje niczym sinusoida. Od napięcia, do odpoczynku. Napięcie, odpoczynek. I każdy z tych elementów ma odpowiednią, jakby swoją ścieżkę artystyczną, okreś w określony sposób poprowadzoną. Bardzo fajnie jest to ogarnięte z punktu widzenia realizacyjnego. I od razu powracamy do naszych powolnych ujęć na korytarze. Co idealnie tutaj pasuje, bo mamy obcego, małego obcego, który uciekł. I gdzieś tam zaginął, właśnie w tych korytarzach, które teraz zaczynają odgrywać jeszcze bardziej istotną funkcję. Wręcz stają się pewnego rodzaju bohaterem tego filmu, ta cała scenografia i dziwne futurystyczne w pewien sposób korytarze Nostromo. Zauważcie też, że cały czas nie mamy tutaj żadnej dominującej ścieżki muzycznej. Gdzieś tam w tle dochodzą na to jakieś dźwięki, które teraz zaczynają dopiero się nasilać. Jest to pierwszy raz, gdy tak głośno usłyszeliśmy jakąkolwiek ścieżkę muzyczną, zaakcentowane ważne wydarzenia, które się teraz rozegrało i ustabilizowanie znowu całej atmosfery. Zwróćcie też uwagę na to, że nasi bohaterowie przestali się pocić, przynajmniej na razie. Popatrzcie się na ich skórę. Nie ma, w ogóle tutaj ta, ta woda nie jest tutaj obecna całkowicie zniknęła nie występuje na ścianach, nie występuje na ciałach naszych aktorów ale to się oczywiście zmieni. I wraca nasza ulubiona kompozycja szeroki kadr. Prezentowanie lokacji, światło bezpośrednio w obiektyw kamery. Tego typu kompozycje teraz będą nagminnie się pojawiać, będą się wręcz powtarzać i duplikować. Cały czas atmosfera właśnie będzie budowana tego rodzaju mm, kompozycją i tego rodzaju, tego rodzaju podejściem do oświetlenia. Ale oczywiście dojdą tutaj ważne elementy jak niebieski kolor, woda, pot. I ten niebieski już nawet zaczyna tutaj dziś nam przebłyskiwać w kadrze. Co my tu mamy? Szeroki kadr, o, otwierają się drzwi i dokładnie w naszym kierunku wpada mocne światło, niebieskie światło. Tak jak wam powiedziałem, tak naprawdę jednym z bohaterów tego filmu jest Nostromo. Jest ten statek, na pokładzie którego się nasi bohaterowie znajdują. To otoczenie, które może skrywać niebezpieczeństwo, odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Ponownie ostre zagranie detalem. Ta sama strategia. Szerszy plan. Detal, detal. Ucieczka, i znowu wracamy do szerszego planu. Ta sama strategia, co podczas ataku facehagera. Zagranie kontrastami w planach ujęciowych. Popatrzcie na fakturę obiektów znajdujących się w kadrze. Również mają tą. Wypełnione są cieczą. Widzicie, im bliżej konfrontacji z obcym, tym więcej różnych elementów środowiskowych. Zgadnijcie teraz, jak zostanie wprowadzony obcy do kadru. Mając na uwadze to, co już wam powiedziałem o straszeniu w tym filmie. No właśnie, pojawia się za aktorem. Zero straszenia jumpskerami Pojawia się postać gdzieś w tle, gdzieś za aktorem, i to już powoduje obawę w ogóle. To, co ten film robi świetnie, to właśnie wprowadza strach przed istotą, jaką jest obcy. Ale tak naprawdę zauważcie, że na przestrzeni tego filmu obcego za dużo w kadrze nie ma. Aby tak zmierzyć <laughs> tak zwany czas antenowy obcego, to to jest dokładnie dosłownie kilka ujęć, w których on jest obecny w kadrze. Ale mimo to przez cały czas się go, cały czas się go boimy, ciągle mamy to wrażenie niepokoju, tego, że on tu gdzieś jest, gdzieś czycha za rogiem. Ta obawa przed czymś, czego nie widzimy czego co nie do końca znamy, co wiemy, że jest śmiertelnie niebezpieczne, wiemy, że jest niesamowicie dziwne, tajemnicze i nie z tego świata, ale tego nie widzimy. Strach przed tym, czego nie widać, jest zdecydowanie największy i tutaj zostało to właśnie tymi wszystkimi technikami, o których wam teraz opowiadam, bardzo dobrze Przedstawione. Zwróćcie też uwagę, że ponownie mamy tą naszą sinusoidę. Doszło do punktu kulminacyjnego, w, którym, w, którym, w czasie którego jeden z naszych bohaterów zginął. I mamy ten oddech. Ta sinusoida zmierza, ten wykres zmierza w przeciwnym kierunku. Znowu mamy więcej bieli, znowu spotkanie drużynowe, znowu zwykła rozmowa. To jakby się nic nie działo. A właśnie ten odpoczynek dla widza. Odpowiednie balansowanie emocjami. Dzięki temu też bardziej się docenia te wszystkie elementy, momenty zagrożenia, że to napięcie, te emocje są odpowiednio dawkowane. One nie, nas nie przytłaczają, nie są obecne przez. No, non-stop, nie są przytłaczające, ale tak odpowiednio wypunktowane. Dzięki temu, dzięki temu też właśnie je o wiele bardziej cenimy, mają większą wartość. Zwróćcie uwagę, że mieliśmy tutaj tak naprawdę do czynienia z pierwszym jumpscarem, typowym jumpscarem w tym filmie. Ponad połowa czasu trwania filmu i mamy scenę, która najbardziej... Może być utożsamiana z takim współczesnym podejściem do tematu, czyli y, zaraz Wam ją puszczę jeszcze raz. Usłyszycie y, zwiększające się napięcie w głosie naszych aktorów, y, narastającą ścieżkę dźwiękową w tle klasyczne zagranie i wreszcie właśnie dochodzi do nagłego ujawnienia y, obcego i nagłego krzyku, nagłego ryku, który oczywiście powoduje, wywołuje tego jumpscara, nasze, 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 nasze przerażenie. Jest to pierwszy raz w tym filmie zastosowana taka bardzo klasyczna metoda montażowa i metoda budowania napięcia. Zwróćcie uwagę, że w miarę jak się zbliżamy do ostatecznej konfrontacji, ostatecznego punktu kulminacyjnego i rozwiązania całego, całego scenariusza, tak to nazwijmy, to mamy coraz większe zintensyfikowanie właśnie utworów muzycznych, głośnych dźwięków, czy takich bardziej. Scen nazwijmy to bardziej zrealizowanych wprost w kontekście mm, krowania scen akcji w typowych y, filmach rozrywkowych. Teraz widzimy scenę wręcz żywcem wyjętą z y, obecnego kina akcji. Szybki montaż, szybkie cięcia, głośna muzyka, głośne efekty. Oczywiście mamy nadal tutaj tą lejącą się wszędzie wodę, ten pot, tą gęstą atmosferę, ale jakby konstrukcyjnie te ostateczne, ostateczne y, potyczki są bardzo Nowocześnie realizowane. To bardzo fajnie pokazuje, jak intensyfikuje się klimat na przestrzeni kolejnych scen. Te punkty kulminacyjne, które teraz widzimy, są takim wrzuceniem wszystkiego do jednego worka. Czyli mamy tą paletę barw, mamy te kadry charakterystyczne, szerokie obiektywy, coraz bardziej ta kamera się trzęsie, coraz bardziej wiruje, jak teraz widzieliście. Wszystkie. Te narzędzia, które były używane tak subtelnie, tak delikatnie do tej pory, teraz wybuchają z pełną mocą i są bardzo mocno akcentowane. Nie będziemy już oglądać do samego końca tego filmu. Tu już widzimy te ostateczne konfrontacje z obcym. Z punktu widzenia artystycznego się już wiele nie zmienia. Właśnie mamy teraz do czynienia z tym absolutnym punktem kulminacyjnym, który zbiera wszystkie techniki użyte do tej pory i je intensyfikuje. Obcy to genialny. Film, bardzo mi się podoba. Um, tak jak powiedziałem, aż zadziwiające, że robi to ten sam pan, Ridley Scott, który tworzy te obecne popkorniaki e, i stworzył takie arcydzieło, tak bardzo przemyślane, tak o, świetnie poprowadzone. Budujące atmosferę w nieoczywisty sposób, podchodzące z szacunkiem zarówno do narzędzi użytych w tym filmie, jak i do widza przede wszystkim, nie traktując, nie, nikt nie traktuje nas jak idiotów. A bardzo doceniane są każde kadry, każde ujęcie, każdy dźwięk, wszystko jest idealnie zaplanowane i yy, yy, poprowadzone subtelnie w swojej wstrząsającej formie, tak to można yy, określić. Bardzo dobra rzecz. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Myślę, że możemy sobie y, zakończyć. Ym, ciekawy jestem, ilu z Was dotrwało, ile, ile osób dotrwało do tego momentu. Nie mam pojęcia, ile po zmontowaniu ten materiał będzie trwał. Ym, kompletnie straciłem rachubę czasu. Zakładam, że pewnie podobnie jak y, Joker, czyli około godziny. Zobaczymy. Ym, no, Jak widzicie, nie realizuję tego typu form zbyt często, bo zdaję sobie sprawę, że są to formy dość ciężkie do strawienia na pewno i wymagające du dużej ilości czasu, żeby. Wiecie, obejrzeć cały program. Myślę, że wiele osób po prostu go odpala, ogląda kilka minut i zapewne wyłącza. Zresztą statystyki troszkę tak pokazują, ale mimo wszystko nie chciałbym z tej formy rezygnować. W sensie fajnie według mnie co pewien czas wrzucić tego rodzaju tego rodzaju analizę, która się odróżnia od zwykłych. Analiz przeprowadzanych, publikowanych u mnie. Jest to interesująca rzecz, mi się wydaje, a istnieje kilka filmów, o których chętnie bym w ten sposób porozmawiał. Oczywiście idealną rzeczą, której bardzo mi brakuje, to byłaby możliwość puszczenia wam całych scen i wtedy na spokojnie, na spokojnie omówić każdy możliwy element. Ja cały czas tutaj w tej formie manewruję, trochę staram się tak dopowiadać, wiedząc, że tak naprawdę nie będę mógł wam wyświetlić całej sceny, a no, tutaj, tutaj to by to idealnie siadło. No, niestety nie jest to możliwe. Nie jestem właścicielem tych filmów, nie posiadam do nich praw, więc to nawet nie jest kwestia jakiegoś, wiecie, wykorzystania materiału źródłowego w celach edukacyjnych, tylko po prostu, no to już by było nie, absolutnie nierealne do. Do przedstawienia. No, nie można mieć wszystkiego. Zostaje nam e, coś takiego. Tak czy owak, mam nadzieję, że się miło bawiliście, e, miło spędziliście ten czas, jeśli dotrwaliście do tego momentu i widzimy się w kolejnych materiałach, już na pewno troszkę krótszych. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się.